Cała idea subcentrum miasta Katowic jest bardzo elektryzująca i jest taką ideą stworzenia nowego miasta, o czym każdy architekt zawsze marzy. Oczywiście budynek Galerii Echo w Katowicach będzie pierwszym elementem z tej całej układanki. Będzie on taką elementem centrotwórczym, który mamy nadzieję pociągnie za sobą inne formy architektoniczne, które się tam będą mogły zdarzyć. Twarzą tego projektu jest forma, która składa się z dwóch elementów na froncie. Po lewej stronie, blisko skrzyżowania, element 30-parometrowej wieży, która będzie stanowiła element identyfikacji w nowym krajobrazie, jaki tam powstanie po przebudowie całego terenu i po skonstruowaniu całego subcentrum nowego dla miasta, dla południa miasta Katowic. Oczywiście integralną częścią tego całego projektu galerii handlowej w Katowicach są wnętrza, które nierozerwalnie związane są z ideą handlu, czyli ideą zamkniętej ulicy. Na drugiej kondygnacji znajduje się zupełnie wyjątkowy food court z oknem na zewnątrz, który w innej formule rozwiązuje problem zamkniętych części restauracyjnych, galerii handlowych. Nie jest to już taka klasyczna stołówka, jak bardzo często zdarza nam się spotykać w tego typu obiektach, ale jest to część zewnętrza. Po pierwsze, warto powiedzieć, że Katowice są wyraźnie podzielone na część północną i południową. To jest za sprawą autostrady, która biegnie przez miasto i mamy faktycznie wydzielone dwa obszary handlowe. Część północna ma zagospodarowane powierzchnie pod centra handlowe. Tam wskaźnik nasycenia wynosi powyżej 1200 na 1000 mieszkańców. To jest bardzo wysoki wskaźnik. Natomiast południowe dzielnice Katowic nie mają żadnego obiektu handlowego i to był powód podjęcia tej decyzji. Poza tym Katowice mają bardzo wysoki poziom siły nabywczej, 25% wyższy niż średnia krajowa. Również na południu Katowic powstają nowe dzielnice. Wszystko to spowodowało, że zdecydowaliśmy się na lokalizację właśnie tutaj. Przed rozpoczęciem prac nad koncepcją zapytaliśmy niezależnego eksperta o opinię dotyczącą lokalizacji. Pytaliśmy również GFK Polonia na temat tego, czego oczekują konsumenci od tej lokalizacji. Równolegle prowadziliśmy badania własne dotyczące konkurencyjnych projektów i na bazie wniosków z tych badań podjęliśmy decyzję o zrealizowaniu konkretnego projektu o określonych cechach charakterystycznych. Postawiliśmy na komplementarną ofertę, na komfort i wygodę oraz przyjazny projekt, przyjazny dla środowiska i dla otoczenia. Także to są główne fundamenty centrum handlowego w Katowicach.